Cześć wszystkim. No, po 7. Ścianka Majui. Dobra. Ogłoszenie publiczne. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinku, to cofnijcie się i obejrzyjcie go, ponieważ tam jest jeden z ważniejszych zwrotów fabularnych w całej grze. A nie będę go ponownie przytaczał ani wyjaśniał. Dobra. Dużo ludzi chce z nami pogadać. Dobra. Mam herbatę. Wy przygotujcie się, jakkolwiek się przygotujecie, na dużą dawkę żenady i odpalamy. Trochę skromności, kobieto. Tak, wiem, że dalej tyłek jej widać, ale... Chcę, żebyście widzieli tekst, przede wszystkim. To smutne, że ktoś tak bardzo nie jest w temacie, że nawet nie wie, że się myli. W końcu jakaś sensowna porada. Miejmy nadzieję, że Mikszuana nie weźmie tego zbyt dosłownie i nie przedobrzy z nią. Nie do końca to mieliśmy na myśli, ale tak. O, to się skończy świetnie. これは見せ物小屋で行われる演劇の内容を書物にてまとめているようで、多くから慕われる人物像が載っています。これを参考にしましょう。 No, z pewnością. Nie ma się czego bać, Avaro. Pan będzie zadowolony. I małżonka będzie zadowolona, i dzieci będą zadowolone. いつまでもあなたに甘えるわけにはいきません。 今回から通りがかった者に話しかけてみましょう。 言ったでしょう。私には覚悟があると。 ここで一歩踏み出すことで何か掴んでみせます。 見ていてください。
きましたね。O nie. Biedna Majki. Sy no jibun o iski shinai nara wa kanou desu. Sore ni ano mono to wa motomoto yūkou o musubitai to kangaete ita. Tamesu aite toshite wa tsugou ga ii. Ano seikaku ni taishite yūkou na watashi o settei shimasu. Soutei kanryou shimashita.Dobra, Mikrzona, pokaż na co cię stać. Pokaż nam swoją zdolność do prowadzenia nieznaczących konwersacji. Nie wiedziałem nawet, że ona jest w stanie generować takie wysokie tony. Biedna Majki, ja na jej miejscu pomyślałbym sobie, że... Że Mikrzuana się ze mnie nabija. Lodowe bałwany są najlepsze na bóle żołądka. Beznadziejnie. Ona jest dorosła! Znaczy, tak gra przyjmuje. Nie, 今回の結果は試行回数の少なさに起因するものでしょう。Kolejne próby nie dadzą lepszego rezultatu. Kiszuana jest jeszcze w fortecy. Tyle ludzi, przed którymi się nie zbłaźniłaś. Dalej. Masz jeszcze parę szans. Jaka jest najlepsza osoba, przed którą tym razem musisz się zbłaźnić? Obstawiajcie. Za późno. Biedny diet. A będzie poza jego wszelką.
percepcją sytuacyjną. Się nie gapi, po prostu go wmurowało.集団を率いているぜ。すごいね。少し見てたんだけど、お兄ちゃんって部下からも慕われているみたいだし、かっこいいと思う。それなら天使の上長の方がすごいだろう。あのマーズテリアから一地方を任されるほど信頼されてるんだ。めったにできることじゃねえよ。 Wiecie co? Już wiem, co ona czytała. To musiała być jakaś naprawdę bardzo głupia manga. Tylko osoba, która naczytała się manga albo naglądała anime, potrafi się wypowiadać w taki sposób, jak Mikrzuana teraz. ありがとう。部下をまとめるのはそんなに難しいことじゃねえ。毅然とした態度を見せるんだ。 一番上に立つ者は揺らいじゃいけねえ。常に前を向いて自分についてくれば大丈夫だと思わせるんだよ。そして周囲に示せるほどの結果を出すことだ。そうすりゃ自然とこの人についていけば問題ないと思われるようになるさ。 Diet jednak, mimo swojej szorstkości, potrafi być dosyć taktowny. いいとこぜ。もともと可愛いんだ。少し工夫するだけで雰囲気がガラッと変わる。ありがとう。照れちゃうな。天使の嬢ちゃんだって気分転換したい時だってあるだろうし、それは悪いことだとは思わねえ。だが安易に部下の前でするのはやめておいた方がいい。 理由は分かるよな。はい。<笑>本当は面白い。 分かりました。
助言感謝します。それでは失礼します。ああ、なかなか楽しかったぜ。Wróci do domu, żona mu nie uwierzy. Nie powiedział, że zawiodłaś, po prostu osiągnęłaś inny sukces niż zamierzony. Czekajcie, też nie koniec. Nanda tta na ale wa. Masaka omae ga muriyari yarasutan ja nee daro na. Czekajcie, do niego pierwszy tak. Nie przebija jego tekstu o ten, o jakiego warsztat został zniszczony. Ale też. Dobra, wygląda na to, że chyba ten event zakończy tą siermiężną robotę, ale zobaczmy, do jakich w końcu wniosków dojdzie pani Anioł. A nie, to coś innego? A, okej, okay. Dobra, już myślałem, że dalszy ciąg. Abaro,我らマーズテリア神殿から改めてインフルース王国へ幾ばくかの情報を渡したいと思っています。城塞がモルツ王女城を超えたことで我ら千円州と衝突したということは推測しているはず。ですがそこから先はインフルース王国は把握できていない。 Każdy czas, który możemy kupić, będzie przydatny. インフルースは軍を動かさず事態を静観しているように。 Dobra wiadomość. Jeżeli opóźni to ich decyzję do momentu, w którym będziemy bezpiecznie poza ich granicami, a przynajmniej z dala od nich, to... To dobry pomysł. ですが、何よりも重要なことは、神境の三度へ着くまでの戦闘回数を極力減らすこと。城塞が攻め込まれて困るのはこちらも同様です。
今は相手が全軍を持ってでも攻め滅ぼすという選択を取らせないように動きたい。承知しました。それでは手はずが整い次第実行します。Przy okazji, może trochę zaspoiluję, ale to będzie skuteczna dywersja. Nie będziemy musieli walczyć z żołnierzami Inforus. O, dobra, zapomniałem. Zapomniałem o streszczaniu. 3 dni przerwy. Już człowiek zapomina. 3 dni? Może trochę więcej. Dobra, w każdym razie, na początku była ta szykana z Mikszuaną, która próbuje się nauczyć rozmawiać z ludźmi i stwierdziła, że świetnym sposobem, jak zjednać sobie ludzi, to dawanie głosu małej dziewczynki. Najpierw spróbowała to z Majki. Majki stwierdziła, że pewnie jest chora i że boli ją żołądek, że powinna się zgłosić do jakiegoś lekarza. Potem spróbowała tego z Dietem. Diet rozpoznał, że coś Mikszuana próbuje zrobić, ale jej to bardzo nie wychodzi i trochę zagrał w tą grę, i potem dał jej trochę poradę, żeby nie próbowała aż tak bardzo się zmieniać. No i dobra, i na razie tak. Quest Mikszuany, żeby stać się miłym dla ludzi, kontynuuje się dalej. Dobra, a potem była rozmowa bardziej poważna, dotycząca Królestwa Inforus. Mianowicie, dostała informację z Mystery, już będę to tak nazywał, bo nie chcę mi się sprawdzać, jak to się naprawdę nazywa, że Inforus interesuje, co się dzieje z twierdzą i żeby spowolnić ich decyzję albo jakiekolwiek wrogie ruchy wobec nas, dała im odpowiedź, że Mystara się zajmuje fortecą i że Inforus nie musi nic robić w tej kwestii. I to w sumie całkiem miło z jej strony. Nawet jeżeli to nie jest do końca prawdą, to stwierdziła, że w ten sposób mogą zaoszczędzić niepotrzebnych walek na drodze i że efekt będzie pozytywny. Nie mogę się bardziej z nią nie zgodzić. Znaczy, nie mógłbym bardziej się z nią zgodzić. O, to miałem na myśli. Znaczy, że zgadzam się, a nie zgadzam się. Dobra, co to było? Kompletnie nie pamiętam, ale zobaczmy. ために用意したんだ。何でもあんたたちに任せるのは良くないってことでさ、いざという時に自分たちでも戦えるようにしておこうって話になったんだよ。僕も戦うんだ。家族を守るの。He's doing his part。ま、守られているだけじゃ気が済まねえってことだな。Ty, Juju-san, masz smoka do obrony, więc ty nie musisz.何？自分たちの家を守るためだ。協力できることがあればって思っただけさ。あ、てみよう、ぜひストロネ。Dobra, to było dosyć ciekawe. Okazało się, że ludzie z fortecy zaczęli się sami w swoich
swoim zakresie uzbrajać i szkolić, żeby w razie kolejnych kłopotów móc bronić fortecy i nie polegać tylko na rycerzach oraz na naszej drużynie. Co całkiem ciekawe. Oznacza, że już na tyle się zadomowili, że już nie tylko uznają fortecę jako przejściowe miejsce, ale jakby za swój dom, którego również chcą bronić. Dobra. Fia, co masz do powiedzenia? I tu masz rację. Już raz ich posłaliśmy z torbami, więc... Tak, skopiemy im tyłek w imię sprawiedliwości. Na to się zbieramy. Dobra, to nie była zbyt ważna gadka. Avaro i Fia się tak umocniali w przekonaniu, że tak, że walka z Gaidel jest słuszna. Nie tylko chodzi o fortecę, że odmówiliśmy współpracy z nimi, ale również Gaidel Shokai zarabia na wykorzystując ludzi. Więc kiedy się ich pozbędziemy, dużo ludzi na pewno odetchnie z ulgą. Co jest prawdą. Dobra, ciekawe co Katorit ma do powiedzenia. Pewnie też coś związanego z głównym zadaniem. Kalmer? Katorito dono. Kyū na raihō da ga shisurei suru. Kalmer-gukyō. Doushite koko ni? Jōsai no jōkyō wa hāku shite iru. Kore kara elfu-zoku no moto e omomuku no darō. ならば、この者たちを警護に用いるといい。少しばかりだが戦士を連れてきた。Powiedziałbym, że więcej żołnierzy by się przydało, gdyby nie to, że to jest czysto teoretyczna pomoc. Powiedziałbym. Sudeni Fuchsia Kyō no Sōhon Zan e chikazuiteiru.よからぬことを思案する者に攻め込まれる可能性は低くない。Nie będziemy ich widzieli w żadnych rzeczywistych bitwach。その時、カトリト殿に傷ついてもらっては困る。我ら竜族を盾として身を守るがよかろう。Raczej za mięso armatnie, biorąc pod uwagę, jak silna Katorit jest w formie smoka。ありがたくお借りします。Jeżeli będą równie waleczni, co podczas ostatniej walki ze smokami, to tak. No to będziemy musieli ich wysadzić, zanim tam wejdziemy.
だからこそ万が一も起こさぬようパラレアロスへ使者を出しこちらの意思を伝えておくべきだ。それは竜族としての立場からということですか？その通りだ。竜族がどちらの陣営に組みしているのか、これを示しておけば問答無用に戦いを仕掛けられることはなくなるであろう。なるほど、わかりました。人選はお任せしてよいですか？任された。カトリト殿の命によって竜族の立場を明確にし時間を稼いでおこう。あ、kolejne słówko, które zrozumiałem. Dzikan to czas. Makasareta. Katorito dono no mei niotte, ryuzoku no tachiba o meikaku ni shi, jikan o kaseide oku. Kalmerk nas odwiedził. Dał nam ostrzeżenie przed tym, że zbliżamy się do elfów. Jeżeli nie ostrzeżemy ich o naszych intencjach, to mogą nas zaatakować. Więc Smoki wysłał posłańca, który zapowie przybycie twierdzy, żeby elfy nas nie zaatakowały, kiedy przybędziemy na miejsce. A poza tym przyniósł smoki, parę smoków żołnierzy do ochrony Katorit. On stwierdził, że skoro twierdza wchodzi na teren elfów, to ochrona może się jej przydać. Dobra, i w sumie nic więcej. Właśnie, chciałem coś u ciebie kupić. Rainbow Thread może? Zobaczymy za chwilę. Pearl Steel, super. Możemy w końcu to kupywać u niego, więc jeżeli nadal mamy jakieś przedmioty, które tego wymagają, to jak najbardziej to będziemy sobie uzupełniać. Dobra, Ford Extension, Ringing Cleaver, Bone Cleaver to zużywa. To chyba zadawało obrażenia, momencik. Nieważne. W każdym razie to chyba jest kolejny upgrade, więc bierzmy to. Coś jeszcze możemy zbudować? Thunderclaw. O! W końcu jakieś claw. Broń dla katolików, które zadają sensowne obrażenia. Shock Gauntlet. Dlaczego te bronie mają takie beznadziejne obrażenia? Dobra, zobaczmy jeszcze, co potrzebujemy. Czy Pearl Steel jest nam do czegoś potrzebny? Angel Feather. Dużo rzeczy potrzebujemy do różnych. Snowstone. Tsunami byłoby bardzo fajne dla Majki. Ale to musielibyśmy się z tymi morderczymi driadami lodowymi uporać. Póki co nadal nie mam jeszcze na to pomysłu. Dużo rzeczy wymaga te Reisha Steel. Blade Blood. Nie wiem skąd to możemy zdobyć, ale Pearl Steel możemy kupić. Ta Reisha Steel to jest coś, co w fortecy. Bloodblood fortecy. Gaidal zdobędziemy. A ty za bardzo tego nie potrzebujesz, chociaż to mógłby być upgrade ataku, ale ataki ogniste masz zawsze, kiedy zechcesz. Reisha Steel, Blue Crystal. Mam to na liście, momencik. Nadal mam to na liście. Mm-hmm.
Pearl Steel Angel Essence. Silver Feather. To będziemy chcieli sobie zrobić niedługo. Pearl Steel Yuichiri Nectar, okej. A to ta tarcza sukubusa. Holy Bones. Harvest Yield, Co tu jeszcze miałem ciekawego, coś? Zobaczymy zaraz. To w sumie można by zrobić, to powinno nam dokończyć tę rezystancję fizyczną na plus 1 dać. 5 Refined Stone i 3 Refined Clay. Zaraz to zobaczymy. Któreś z tych... Wszystkie z nich w sumie przydałoby się porobić. Dobra. Refined Clay. Dobra, Refined Stone. Ta, to za bardzo nam nie podejdzie. Dobra. Abaro Taicho. Tanoshimi ne. Dobra, to jest coś, na co czekałem. Bo tak, możemy zacząć się rozglądać za pewnymi rzeczami. Momencik, najpierw sklep. Refined Stone. Trochę boli, ale tak jak mówiłem, nie mamy nic ważniejszego do wydania, do zrobienia z tą kasą. Dobra. Tal Ocean House. Tego na razie nie postawimy, ale... Dobra. Jeżeli jeden z was wymienimy, to chyba powinno wystarczyć. Tak, Physical Resistance. Powinno teraz nam wszystkim chyba wskoczyć. Zobaczmy, czy tak to działa. Tak, wszyscy mają plus 1. Tak, więc te... Dopóki chyba nie dobijemy do pełnego, to chyba nic nie, nam nie daje. Ale w końcu dobiliśmy, więc wszyscy mają Physical Resistance plus 1. Niektórzy będą mieli teraz plus 2 nawet, Yuiki. Jak wy? Plus 5. Ekstra. Dobra, tak samo chyba z tymi powinno zadziałać. Dobra. Na ten przycisk znowu. Tak, Fire Resistance mamy też już plus 1. Pytanie, dlaczego nie mamy Ice Resistance? Chyba nie mamy jeszcze... Tal Red House dostępnego. Tak? Nie, czekaj, Fire Resistance to tutaj nie. Tutaj miało być Ice Resistance. Czekaj. Ice Resistance, brakuje nam jednego.
登録した情報を確認するぞ。3 4 5 7 gdzieś mam jeszcze jeden domek, którym nie zwróciłem uwagi. Szary. Tutaj. Okej. To możemy tutaj, nie wiem, postawić ten brakujący niebieski. Teraz też mamy Ice Resistance. Super. Dobra. Tutaj na za to chciałbym robić jakieś nowe nowe formacje. Zobaczmy. Z pioruna mamy tylko dwie rzeczy. Z ciebie. Z ciebie mamy trochę więcej. Momencik, co to nam dawało? Huk daje obrony, więc mnie mniej obchodzi. To chciałbym chyba troszkę. Tak, pioruna chciałbym podlevelować. Momencik, tylko muszę spojrzeć na to. Gdzieś to rozplanowane. Dobra, nieważne. Zobaczmy, co możemy pobudować z tego pioruna. No, chyba niewiele. To nie jest. Bar jest z pioruna, ale to potrzebujemy rimskin pofarmić. Ile tych barów możemy mieć? 2. Okej. Tyle? Tyle. Dobra, będę musiał... Te są chyba tylko Windmill muszę jeszcze zobaczyć w takim razie, ile tego możemy zrobić. Dobra, bo to na pewno jest tylko jednorazowe. Dobra, momencik, jeszcze zobaczmy ten windmill, gdziekolwiek on by się nie znajdował. Możemy 3. Resilient Ivy nam brakuje. Dobra, będę musiał to pofarmić w przyszłości. Dobra, tylko tak. Ciebie przenieśmy tutaj. Gdzie był ten Skills Institute? Tutaj. Jeżeli jeszcze jednego windmill zbudujemy, to będziemy mieli przynajmniej jedną tą formację zbudowaną. Public Buffs. To w sumie może się nam przydać. Tutaj jakbyśmy chcieli, moglibyśmy też drugą linię sobie zrobić. Możemy zbudować drugi shop? Albo coś jeszcze? Building. Shop możemy. I ta nie jest. Dobra. Niewiele to da. Chyba plus jeden. Momencik, co to dawał. I... Plus 2 do evasion. Meh. Dobra. Czy coś jeszcze... Chcę tu zrobić? Chyba nie.
Tak, mamy na pewno dużo rzeczy, które będziemy chcieli niedługo pofarmić. Momencik. Tak, Blue Crystal. Do czegoś potrzebowałem chyba Pearl Steel, chyba nie do końca. Dobra. Tak, dużo rzeczy z tych będę chciał pofarmić w najbliższym czasie. Ale tego nie będę nagrywał, póki co. Dobra. Czy coś jeszcze? Jak z naszym treningiem wygląda? Możemy coś komuś podnieść. Mamy coś ciekawego? Komuś lak możemy podnieść? Tak. Może wam nie. Mamy trzy aniołki też jakby co. Możemy komuś resistance podnieść. No jejku, tylko plus 2. Ty masz już resistance 16. Ty masz 12. Z jakiegoś... A, ty już masz chyba podniesiony. Gdzie tu jest resistance? Plus 6. A, nie. Brakuje ci jeszcze mniejszego poziomu. A ty? Tobie by się przydał lak. Dobra, dostaniesz lak. Właśnie, zobaczmy, czy jeszcze może nie potrzebujemy ich żywiołowych rzeczy komuś do blokowania jakiegoś ataku. Wygląda na to, że nie za bardzo. Już prawie 2. To jest dobry pomysł. Dobra. Teraz ty dostaniesz lak. Jeszcze komuś możemy podnieść lak. Ty już masz i tak dużo. Ty potrzebujesz mniejszego poziomu. Momencik, może stawiajmy na konie, które i tak nam wygrają wyścig. Ale tu już masz podniesiony, okej. Im za bardzo nie chcę podnosić, bo w najbliższej bitwie chyba nie za bardzo się przydadzą. Dobra, czy chcemy to je poniesie resistance? W sumie czemu nie? Będziesz naszym tankiem najbliższym razem, więc... Dobra, to jest już bardzo zdrowy resistance. Tyle samo co wytrzymałości. Karyna powinien miażdżyć w najbliższej bitwie. Przynajmniej takie mam nadzieje. Czy wy coś jeszcze chcecie? Fire. W sumie czemu by nie? Mamy jakieś tanie Earth. W sumie czemu by nie? No i dobra. Dobra, tak jak zapowiadałem, nie będę robił póki co sesji farmienia. Skupimy się na Gaidalu. Powinniśmy bez problemu rozwalić Gaidala tym, co mamy. Więc rozwalimy Gaidala, dojdziemy do lądu elfów i wtedy dopiero wezmę się poważnie za farmienie, żeby poczyścić te wszystkie rzeczy z workshopu, które zalegają. Dobra, ale póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.